miasta, w którym mieszka nasz dzisiejszy gość, pochodzi nasza kolejna wykonawczyni. Przed Państwem 6-letnia Sylwia Grzeszczak. Dzień dobry, Sylwio. Dzień dobry. Chodzisz do? Przedszkola. Z kim teraz przyjechałaś? Z mamą, tatą i z bratem. Witamy serdecznie, rodzina Sylwii. Braciszek trzyma kciuki za ciebie, wiesz? Jak sądzisz, czy lepiej być człowiekiem młodym, takim jak ty, czy takim poważnym jak twój brat? 11... Młodym. Młodym. A dlaczego lepiej jest być młodym? Bo się jest ładnym. Lepiej jest być młodym niż starszym, bo młodzi są ładniejsi, tak? Tak. A czy lepiej jest być mężczyzną czy kobietą? Kobietą. A dlaczego? Bo jest ładniejsza. Panie Krzysztofie, ja myślę, że mamy podobne zdanie jak Sylwia. Tak, my się absolutnie obydwoje podpisujemy pod tym. Sylwia, masz rację. Tak, obiema rękoma kobiety są ładniejsze. Absolutnie. Brawa dla kobiet. Chciałbym tutaj dodać, że małżonka od najmłodszych lat pragnęła bardzo śpiewać. No, nie udało jej się to. Może córce po prostu to wyjdzie inaczej, no i może ona tą drogą pójdzie. Jak ma na imię małżonka? Wioletta. Pani Wioletto, proszę wziąć do ręki mikrofon. Patrzę na panią. 22% widowni programu Pierwszego Telewizji Polskiej. Jaką piosenkę by nam pani zaśpiewała? No może to co, Sylwia. Proszę, zwroteczkę. A bywa tak i tak, nie zawsze szczęście się w życiu ma. Jak czegoś brak, to brak i czas się snuje od dnia do dnia. Bardzo dziękujemy. Bardzo brawa. Brawa. A więc tak wyglądała nauka w domu, a zobaczymy, jakie są rezultaty tej nauki. Sylwia Grzeszczak w piosence Byle było tak. Szczęście się w życiu ma. Jak czegoś tak, to brak.
Sylwia. Na skrzypcach.